Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Idą święta wielkanocne, różne potrawy, różne dania. Była już karkówka, były już jajka z kiełbaską. No i czas na to, co wyróżnia te święta. Baby, baby, babki, babeczki. No i dzisiaj podam Wam przepis, jak zrobić taką babkę bardzo szybko, prosto i naprawdę smacznie. Bardzo smaczna babka. Babka nie jest wcale trudna. Zakasać trzeba rękawy, żeby się dobrze ucierało. No i trzeba oddzielić białka od żółtek. Wszystkie składniki będziecie mieli podane w opisie, także tam sobie kliknijcie. No i teraz, jeżeli jajka kupujecie z takiego niewiadomego źródła, nie jesteście pewni co do ich świeżości, to trzeba to robić pojedynczo na talerzyk, żeby nie trafiła się niespodzianka w postaci jakiegoś zbuka, bo zepsuje wszystkie pozostałe jajka, które będą dobre. Ja tutaj jajka mam swoje, także mogę wybijać je bez jakichkolwiek obaw. No i teraz dodajemy tutaj cukier i cukier waniliowy. No i ucieramy. Utrzeć trzeba na taki puch. Tak mają wyglądać utarte jajka z cukrem. Mają być one takie białutkie, puszyste. W makutrze babki ucierane są najlepsze. Dla leniwych bądź dla tych, co nie mają makutry, to jest mikser. One w mikserze również wychodzą. Ja często też jestem leniwa i korzystam z miksera, ale na święta lenistwo zostawiam za drzwiami i biorę się za makutrę. I teraz tutaj do tego miękkie masło. Masło musi być naprawdę mięciutkie, bo jak będzie twardsze, to tutaj będzie ciężko nam się rozprowadzało. A jak będzie mięciuteńkie, to rozprowadzi się bardzo łatwo z jajkami i z cukrem. I pytanie, dlaczego nie prędzej? Większość babek uciera się w ten sposób, że pierwsze masło dodaje się jajka, dodaje się żółtka. Ale tutaj nie wytworzymy takiego napowietrzenia, takiego napuszenia, jak właśnie pierwsze utrzeć jajka z cukrem. One się zrobią takie delikatniutkie, takie coś jak kogiel-mogiel. I wtedy jak dodamy masło, całkiem inny smak będzie. Niby taka mała drobnostka, ktoś by powiedział bajka, a jednak istotna rzecz. Kolejnie dodaję tutaj twaróg. Twaróg typu takiego miękkiego. Naprawdę miękki, aby nie był twardy, bo tutaj on też właśnie podkreśli smak. No i esencja bądź olejek rumowy. Rum tutaj bardzo fajnie będzie pasował. Możecie dodać całkiem inny smak wedle własnego uznania. Ja daję rumowy, bo uwielbiamy rum. Jak piraci na statku pijali tylko rum, tak i ja do większości babek ciast dodaję olejek bądź aromat, esencję rumową. No i teraz mąka. Mąka przesiana prędzej, po troszeczku, stopniowo. Czubata łyżeczka proszku. I teraz, jak wszystko jest już połączone, to na końcu dodajemy, prawie na końcu, bo jeszcze pójdzie jeden, dwa składniki, ale teraz dodajemy pianę z białek i wmieszowujemy ją bardzo delikatnie. Pianę będzie tutaj dosyć ciężko wmieszać. To już jest zadanie dla cierpliwych. Babka, dziadek jest już ukręcona. No i teraz na sam koniec czekolada, cała tabliczka czekolady mlecznej, pokruszonej na drobno i trochę skórek kandyzowanych. Skórki kandyzowane podniosą tutaj walory smakowe tej babki. Można dać całe pudełeczko, można dać połowę. Z racji tego, że jest tutaj dawana czekolada, wystarczy w zupełności połowa.
Ale aromat. Babki zawsze ucierało się kiedyś tylko w takich właśnie makutrach. Nie było mikserów i gospodynie ucierały, nie wiem jak to nazwać, pałkami, takimi wałkami. I później taki wysłużony wałek, na początku on był okrągły, ale jak już był wysłużony, to już tylko taki ogryzek często zostawał. I ja też pamiętam takiego ogryzka u mnie w domu, jak zawsze mama mówiła, żeby nie oblizywać tutaj tej pałki, bo będzie mąż łysy. Zawsze żeśmy oblizywały tą pałkę i męża łysego nie mam. Póki co. No i teraz przekładam to do foremki. Foremka dobrze wysmarowana, aby się później ciasto nie przykleiło podczas pieczenia, bo niestety będzie ciężko wychodzić i babka będzie poszarpana. Pachnie ciekawie, a smakuje jeszcze bardziej ciekawie. Jaka to jest foremka, jaki wymiar? No ciężko jest powiedzieć, ale tutaj już trzeba dobrać foremkę do ciasta. Oczywiście ciasta nakładamy tyle od brzegu, bo ona będzie rosła i żeby czasami nie wykipiała. Tutaj mi troszkę zostanie, to nałożę sobie do malutkich foremek i będą małe babeczki. Często właśnie tak robię, że babkę, bo mam też i większą foremkę, ale wkładam do mniejszej, a kilka nakładam do malutkich i mam małe babeczki do święconki, do przyozdobienia stołu wielkanocnego. O, i tutaj będzie już dość, bo mi babka ucieknie. No i reszta pójdzie do foremek babkowych. Wielkanoc bez babki to tak jak chyba Wigilia bez barszczu z uszkami. Na Wielkanoc babki są już różne, ale kiedyś w dawnych czasach nie było takich przepisów jak teraz. Była zwykła babka drożdżowa, zwykła babka piaskowa i tak naprawdę to było tyle z tego co babcia opowiadała. Nie kombinowało się tak raz, że nie było z czego, nie było tak przepisów, to dopiero później ludzie zaczęli wymyślać, ale na początku robiło się wszystko bardzo takie, można powiedzieć, proste, zwykłe i tak naprawdę chyba najbardziej to smakowało. Dzisiaj wymyśla się różnego rodzaju przepisy, różnego rodzaju ciasta, ale te najprościejsze, takie najprostsze, najzwyklejsze smakują najlepiej, zyskują największe uznanie wśród później konsumujących. Jakie dobre. No i teraz wstawiam to do piekarnika nagrzanego w 180 stopniach do momentu, aż się upiecze. Ile to będzie trwało? Jak patyczek będzie suchy. Tutaj trzeba sprawdzać patyczkiem, ale minimum 35 minut. Dopiero po 35 minutach można sprawdzać, czy ta babka jeszcze się do patyczka klei. Różnie piekarniki pieką, także tutaj po 35 minutach trzeba sprawdzać patyczkiem, czy babka jest już gotowa do wyjęcia. Suchy. Piekła się dokładnie 45 minut. Tutaj sprawdzałam ją patyczkiem. No i trzeba było 10 minut, jednak więcej niż 35. Ale aromacik. O, wylazła. Ale aromat. Piękna, teraz ostygnie i jak ostygnie będziemy ją przekrajać. Tutaj można polać jeszcze polewą czekoladową, można posypać cukrem. Tutaj wystrojenie już jest dowolne.
poczekamy, aż wystygnie. Ciężko będzie poczekać, bo pachnie tutaj niesamowicie. No ale trzeba czekać, bo teraz takiej gorącej, no jak ją tutaj rozkroić? Mamusia stoi za kamerą i ja już bym jadła. I jeszcze nie będziesz jadła. Chodź mamusia, chociaż się pokaż. Chodź mamusia, chociaż się pokaż. Upiekłam ci babeczkę. No i tutaj właśnie, mamo, jak to było? Czemu te babki były zawsze obsypywane cukrem, pudrem? No tak było, ja tak z domu wyniosłam, u nas też tak było, tutaj przyszłam do męża, to też tak samo było, tylko cukrem, pudrem. Kiedyś za dawnych czasów, tak jak jeszcze za twojego dzieciństwa, to w ogóle czekolady nie było, nie? A skąd? Tam jak się tak piekło, na co dzień to myśmy polewali tam nieraz czekoladą i ty już jak piekłaś... Ale to też, już jak ale... tutaj byłaś, ale jeszcze jak byłaś w swoim domu, to nie było czekolady, nie? Nie, gdzie tam. Tylko cukier, puder. Normalnie zwykła była babka pieczona, różne były i ziemniaczane babki, piekło się i na parze się takie babki piekło, ale tylko polewany cukier. I pamiętam posypywane. Babkę piaskową i marmurkową. Kiedyś nie było takich babek wymyślnych, nie? Takie bardziej były wszystko proste tak. Zwykłe, pieczone. Jeszcze pamiętasz w tych, jak one się nazywały, w tych piecach, bradury? Duchówki? No niby tak w kuchniach. Duchówki, bo jak były w pokojach piece kaflowe i tam były właśnie, to się tak mówiło, duchówki. Tam się piekło, ale myśmy też mieli... I tutaj w kuchni też była. Tak. Tutaj też. Bo ona jest już przerobiona, ale tak. Miała tutaj z boku taką, pamiętam jeszcze, klapę i tam się w tej wkładało się do tej klapy i piekło się, mama tam zawsze piekła babki na Wielkanoc. Takim smarkiem wtedy byłam. Mięsa tam dusiłam. Tak, też. Ale pachnie. No pachnie niesamowicie. Posypiemy potem cukrem pudrem. I będziemy ją kroić. Ale to dopiero jak wystygnie tak... Ale to już nie dzisiaj. Nie dzisiaj, bo dzisiaj jest ciemno. Zobaczcie, tam za oknem już jest ciemno, czarno, mrok. To już jest czas spać, a nie jeść, te babki konsumować. To już za późno. Za 2-3 miesiące o tej porze to jeszcze będziemy siedzieć na dworze. Tak, a dzisiaj to już jak te takie kury w kurniku. Już się szykujemy do spania. Ale pachnie. Ja ją schowam, bo do rana mogę nie mieć co wam pokazać, ani obsypać cukrem, pudrem. Nie, nie ma takich łakomczuchów. No, żebym się nie zdziwiła. Ostatnio też coś tak piekłam tutaj i zostaw nic nie tego. Ja rano wstaję, coś też chyba na odcinek. Ja patrzę, połowę nie ma. Ja mówię, byto jasne. Nie wiem, jakoś krasnoludki przez noc zjadły. Krasnoludki, nocne duszki wciągnęły babkę. Tom od razu wynoszę do tamtej kuchni i schowam ją aż za tym, za piekarnikiem. To tam ją nikt nie wypatrzy. Ale po zapachu to dojdzie się, gdzie jest. Nie, ja babkę chowam. Idę z babką tam, widzimy się jutro, jak ona dobrze stężeje. Powiedziała, że już nie będzie jadła. Ja babki wyciągnę. I teraz już widzicie, kto w nocy wyjada babki. Gdzie giną babki? To nie fair, że mnie nagrywasz. To są te cztery, które... Pozostałości. I teraz będziemy dzielić, bo nas jest pięć. Komu pan? Ja mogę scedować na was. Dobra. I złodziej złapany, złodziej łasł na gorącym uczynku złapany. Ty już teraz wiem, to jednak, a powiedziałam mamusia, ja wynoszę do twojego pokoju, do drugiego, tam nikt nie dorwie. Ja chyba tą babkę zabieram ze sobą. I się wydało. Dobra. Babkę zabiorę jednak do siebie, a mamusię zostawię z tymi czterema. No tak pachnie, że to no nie ma się oprzeć. A powiedziała, że ona już na noc nie je. No bo tamtej to nie rusza, ale te małe babeczki, no to
gdzie to tak, że były one takie przykre do rana? To nie, no nie. Dobra, idziemy spać. Mamusia będzie tutaj łasuchować, a my idziemy się myć i spać. Do jutra. Ostała się. Nikt mnie jej tutaj nie skubnął, ale powiem wam, że pilnowałam. Była pod kluczem, trzymana do dzisiaj, żeby nóg czasem nie dostała, żeby ktoś mi tej babki nie zjadł. Nie obsypuję jej cukrem pudrem, nie polewam jej żadną polewą, bo zobaczcie, tutaj czekolada, która była dodana, ona się bardzo ładnie wkomponowała w tą babkę i jeżeli bym ją posypała cukrem pudrem, to tak naprawdę straci ona na uroku, ale oczywiście posypać ją można. No i teraz przekroimy. Nie wiem dlaczego, jak kroję babkę, z każdej strony jest równa, okręcam ją dookoła i zastanawiam się, z której strony ją ukroić, tak jakby to miało jakieś znaczenie. No dobra, kroimy. Zobaczcie, jak ona wygląda w przekroju. Babka tutaj ma fragmenty czekolady i jest bardzo miękka i soczysta. Łatwa w wykonaniu, szybka, wystarczy tylko trochę chęci, trochę czasu i pyszna, aromatyczna babka gotowa. Bardzo polecam wam ją zrobić. Tutaj cały efekt w tej babce odgrywa olejek rumowy w połączeniu z białym twarogiem. Tylko zapamiętajcie, twaróg musi być miękki. Jeżeli będziecie kupować w sklepie, wybierajcie ten z takich tych miękkich, nie twardych, który trzeba mielić przez maszynkę jak do sernika, bo ten twaróg później zatwardzi tą babkę. Nie będzie takiego efektu miękkości, a ona tutaj właśnie ma być taka soczysta, rozpływać się w ustach. Nasza się zaraz tutaj rozpłynie, tak jak wczoraj te malutkie babeczki. Mamusia się tam już czai, czeka na babeczkę. Także życzę wam udanych wypieków. Na dzień dzisiejszy będę się z wami żegnać i postaram się podać jeszcze jeden bardzo ciekawy przepis. Do następnego!